Dobra. Nie przeniosło nas na żadną oś czasu i nagle... Aha. Można sobie dopisać to, co się stało. Zaczyna mnie to nużyć. Skoro nie chcesz współpracować, zmuszony jestem cię zabić. Oczywiście, i tak bym cię zabił. Ale mogłoby to być bezbolesne. A tak skazujesz się na powolną śmierć. Agonię w męczarniach. Pytam po raz ostatni. Dla kogo pracujesz? Aiden. Gdzie jesteś? Boże, ja już mam mętlik w głowie, co tu się dzieje? To miejsce jest opuszczone! Na pewno tu? Burzęta się zgadzają! Naprawdę przez ostatnie... Burza się nasila! Kilkanaście minut tak naprawdę... Roddy! Niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? Tak naprawdę przez ostatnie kilkanaście minut nie miałem pojęcia, co powiedzieć, bo sam byłem zaskoczony, znaczy zaskoczony. W sumie to, co się dowiedzieliśmy, było bardzo prawdopodobne. Jednak no, dowiadując się o tym wszystkim, może człowieka trochę zamurować, co? Jeżeli zżyliśmy się już z Jody. Jakąś postacią. To... Zaraz to zamarzniemy. Znajdź nam jakieś schronienie. No szukam. Chyba, że tu. Tam jest jakiś dom! Okej. Chodźmy! Dobra. No to jeżeli zżyliśmy się z Jody, a... No, powiem wam szczerze, że po tym, co przeszła, po... pokazaniu całego jej życia od początku praktycznie można się z nią zżyć, co? Kurde, ale zimno! Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał, mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa! Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja. Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. O! Jody jednak rozbijemy obóz i myśli. Spróbuję się połączyć z centralą. Rozpalić ognisko. Aiden, pomożesz w tym jakoś? Czy mam to zrobić? Pomożemy. Pomogę wam. Dwa geniusze! Piona Vince! Widziałaś, Jody? Serio, świetna robota. Myślicie, że to wy... Chłopaki. Dobra, dajcie się też trochę ogrzeć, co? Łapy ogrzane. No i super. Chyba już, co? Dobra, czy my coś w tym domku znajdziemy tak naprawdę? Może jakieś wspomnienia? Połączyłeś się? Nie, chwilę to potrwa w tej burzy. Wciąż się gniewasz? A co, interesujesz się tym? Pewnie niczego to nie zmieni, ale... Ale jest mi przykro.
Masz rację. To już niczego nie zmieni. Jest ci przykro, tak? Nie trzeba było okłamywać. Muszę wyjść. Chcę mi się siku. Nie oddalaj się, okej? Okay? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoków. No i jeszcze trochę wiatrem napierdziela. Więc tak trochę słabo, jeżeli chodzi o przechadzki i podziwianie widoków. Chcecie mi powiedzieć, że to coś jest Toy-Toyem? No, Toy-Toy to trochę nie wygląda. Czemu to mi pokazało, że coś tutaj jest? Toy-Toy? Halo? Szukajmy Toy-Toyem. Nic tu nie ma. O! Boże, naprawdę? Podmarzło. Nie dziwię się. Cóż tam znalazłeś, Jody? Dobrze, że nikt cię nie wypatrzył. Dobra, wracamy, powiemy chłopakom, co tutaj się dzieje. Czyli jednak w dobrym kierunku idziemy, nikt nas nie okłamał. I możemy zabierać się dalej. No narty, panowie, i w drogę. Są tu. Widziałam. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych, minęli mnie. Widzieli cię? Nie, nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! Ogrzali się? Ogrzali się. Spadamy. Go. No i co? I tak będziemy brodzić w tym śniegu? Najgorsze jest to, że nic nie widać do przodu. Jakieś biegówki, kurde. Dobra, po śladach. Ej, chcecie powiedzieć, że tu jest wejście do... Przez tą mgłę nie było nic widać. Ale sprawdź, co jest w środku. To tak krótki dystans. Dobra, sprawdźmy. Nie wiem, czy Aiden tam doleci, bo to jest dość daleko. No, ale chociaż za ruch powinniśmy się wychylić. Nic, brama. A wewnątrz? Proszę, proszę. Co my tutaj mamy? Dobrze widzę? Łódź podwodna? Nawet kilka łodzi. A to co? Nie, to chyba się świeci po prostu tylko. Co jeszcze mam obczaić? Do tego budynku myślę, że będzie za daleko, żebym wszedł. A jednak można. Kamery. Czyli nie możemy podejść do drzwi, bo goście nas wypatrzą bardzo łatwo. Tego trzeba by było zlikwidować, albo kamery. A co mają w tych wozach opancerzonych? Niestety za dużo nie zobaczymy. Dobra, dalej. Żołnierze ładują skrzynie do łodzi podwodnych. Czyżby mieli... Podwodnych? O Boże. To znaczy, że szczelina? Jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba trzech. Niech Aiden ich zdejmie. O. Aiden? Dobra. Załatw ich. Tego gościa nie ma jak załatwić.
Dobra. Przejmijmy nad nim kontrolę. Załatwić. Łatwo wam mówić. A zaraz, czy ja mogę załatwić też tego gościa przy kontrolce? Czekaj. Najpierw załatw żołnierzy. Aha, okej. A ja najpierw chciałem wyłączyć tutaj cały monitoring, bo to by było chyba rozsądniejsze, tak mi się przynajmniej zdaje. Najpierw wyłączyć monitoring, bo ten gość w stróżówce może zauważyć, że coś jest nie tak. Że coś się dzieje. O! Właśnie o tym przed chwilą mówiłem. Stróżówka. Dobra. Trzeba było najpierw udusić albo ogłuszyć tego gościa, a później dopiero zająć się tym. Byłoby po cichu, bez kul, bez zabijania tak naprawdę można by było to zrobić. No cóż, innej opcji nie było. Otwieramy bramy, wyłączamy monitoring, co? Albo i nie wyłączamy monitoringu, przecież tak nie ma kto na to patrzeć. Mogłeś... Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Co za idiota. Widocznie Jodie strasznie boli, jak ktoś ginie bez ostrzeżenia. Być może ona to jakoś odczuwa. No nic, tutaj raczej nic nie możemy zrobić, chyba że zajrzeć do łodzi podwodnej. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo. Na pewno się na to nabiorę. Tak wiem. Marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Coś chciał powiedzieć. Daj mi ładunki. Coś chciał powiedzieć. Ale wy nie wyglądacie w żadnym wypadku na Azjatów. No nic. No spróbujmy ten inteligentny, błyskotliwy plan. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić. Tak. Ja tam wrócę, mam Aidena. Wiem to od początku. Myślę, że Aiden nie da nam zginąć. My kiedyś próbowaliśmy. I nas powstrzymywał. Zejdź niżej. Baza musi być blisko. Jestem ciekaw, czy bazę zrobili bezpośrednio pod... pod tą bazą na powierzchni? No nic, mamy radar. Taka trochę... minigierka w tym momencie. Płyniemy jakąś łodzią podwodną, czy jak to nazwali ostatnio w GTA Batyska. Bo tak też można nazwać. Coś podobnego. Korytarze. Ale jak na razie nic nie widać. Nie wiem, czy mam się zanurzać, czy mam się wynurzać. Ale tutaj są światła, które prowadzą, coś mi się zdaje, do bazy. Ha, jak pas startowy. Więc powinno gdzieś tutaj być wejście.
dziwi mnie to, że Amerykanie stwierdzili, że nikt inny nie może badać infrawymiaru oprócz nich, bo oni wiedzą wszystko o nim najlepiej. Wszystko to przypomina pewnego rodzaju ołć. Wyścig zbrojeń albo coś w ten deseń. Nie mam pojęcia, co do mnie mówicie. To nie było pytanie. Czyli mamy na to nie odpowiadać? I tak nie umiemy. Nikt się nie zorientuje, że to nie ci, co powinni tu być. Mi. A nie, jednak nie się zorientowali, rzeczywiście. Taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał. I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? Nie wiem, czy mam mówić, czy nie. Nazywam się Holmes. Jody, nie. Jody Holmes. Agentka 894732. Jestem CIA. No wszystkiego naraz nie mogłaś nie mówić. Mogłaś grać na czas. Więc CIA wie o naszych badaniach. A ta istota uwięziona w polu inhibicyjnym... Jesteśmy złączeni. Od urodzenia. Uwięzili? Czyli Amerykanie też zdążyli odkryć to zjawisko. Muszę powiadomić dowództwo. Boże. Uwięzili Aidena? Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Udało im się... Przykro mi, Ryan. Boże. Uwięzili Aidena, no jak mamy sobie teraz poradzić, co? Wszystko to trochę pogmatwane. Przed chwilą mieliśmy akcję już chyba po złapaniu naszych bohaterów. Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Musimy lekko sobie tutaj połatać dziury w historii. I w czasie. Dobra. To co, wychodzimy? Ciekawe jak... szybko nas złapią. Zorientuję się, że jednak nie jesteśmy. Skrzynie, dobry pomysł. Weź jedną i idź za mną. Tym, kim powinniśmy być. Gdzie mamy iść? Dobra, gdzieś chyba w tę stronę. Bo ci goście tam wynosili te skrzynie, co? O, przepraszam. Pana? Nie chciałem tutaj pana. Skrzynie. Gdzie te skrzynie się niesie? No nic, tam chyba nie ma żadnych drzwi, więc musimy przejść tędy. Tak mi się zdaje, innej opcji nie ma.
Nie zauważyłem też dzieci dalej, gdzie ci goście ze skrzyniami poszli. Ale stąd nie ma innego wyjścia, jak tylko i wyłącznie chyba to. Przy okazji musimy i tak dostać się w głąb tego całego kompleksu. Nie ma innej opcji. No i co? Pamiętaj, pełna dyskrecja. Prawo, lewo. Tu jest jakiś skład. Jak na razie nie idzie najgorzej. No i co? W tym momencie Aidena posiadamy. Da radę stąd jakoś wyjść? Nie zabijając tego strażnika? Może można go ogłuszyć? Niekoniecznie. Ale można mu zrobić inne kuku. Dobra, nie jest na polu widzenia tego gościa w głębi korytarza, więc mogliśmy go wykończyć. Myślę, że... W korytarzu jest żołnierz. Zajmę się nim. Że prędzej czy później, to i tak ktoś ich zauważy. I to mi się zdaje, że raczej prędzej niż później. Bo zbyt wielkie to pomieszczenia nie są. Nie zatrzymuj się, Aiden. Znaczy, rozumiem, nie zatrzymuj się w sensie, że mam zabić tego typka, który tutaj jest. Tylko nie strzelaj, proszę cię. A co z tym jeszcze jednym jegomościem? Który został przy... A tamten? Dobra, gra już nam stwierdziła, że nie pokaże tego jednego typka, którego minęliśmy i który mógłby usłyszeć te wszystkie odgłosy upadających ciał. Aha, no i co? I oczywiście karty nie mam, jak zwykle. A nie, mamy! Skąd? A ten się nie zorientował, że drzwi się otworzyły. I stoi dalej w miejscu. Ale jak widzicie, zaraz będzie leżał. Dobra. Lewo, prawo. Tutaj jest coś... ważnego pewnie. Kondensator. Wyczuwam echa dobiegające ze szczeliny. Za łatwo idzie, coś nie gra. Jody! Jody, co się dzieje? Aiden się nie może przez to przedostać. Aiden! Boże, no i co mam zrobić tym Aidenem biednym? Przez to się przedrzeć nie mogę. Mogę się cofnąć stąd? Mogę się stąd cofnąć. Tylko co mi po tym? Zaraz. Ja mogę to wyłączyć chyba, nie? Okej, ta rura zasilająca, chyba zasilająca idzie tutaj. Gdzieś tu. Czyli to trzeba wszystko zniszczyć. Mógłbyś to wyłączyć, kolego?
Będę ci dozgonnie wdzięczny. Czy ja mam stąd wyjść, czy co? Aiden, potrzebuję cię. No ja wiem, wiem, Jody. Tylko nie mam pojęcia, jak ci w tym momencie pomóc. Bo nie mam żadnej opcji do wykonania teraz. No, nic nie mogę zrobić. O, jest. No i co? I dalej nic. Przejmę kontrolę nad tym typkiem. I co teraz? Wracając tam, chyba nic nie zyskam. Nawet nie wiem, czy będę mógł tam wrócić. Aha! Dobra. Aiden mądrze pomyślał. Weźmy sobie jakąś broń. Nie. Jak nie jeden, to drugi. No jeszcze tyle problemów to nie mieliśmy. Dobra. Trzeci raz próbujemy przejąć kontrolę nad tym gościem. Tak, broni nam nie da. Bez broni nie... Nie rozwalimy tych typków, którzy pilnują zasilania. No już, spokojnie, Jody. Mogę coś chyba zepsuć, co? Albo... tym kluczem będę mógł załatwić mechanika. Tam jak zwał, tak zwał. Będę mógł wziąć broń. I będę mógł załatwić tych typków. To jest plan. Nie głupie. No i ładnie. Aiden? Pora lecieć. Nie puść tego typa. Aiden! Aiden, wróciłeś. Szybko, szybko. Szybko. Holy, holy crap. Chyba teraz się uwolniły te wszystkie... brzydkie kreatury. Już jestem. Co ci się dzieje, mała? Spokojnie. Uleczę cię. No. No, dajesz, Aiden. Pięknie. Jestem, mała, jest. Szybko. Zabierz mnie stąd. A jednak zmyślny, cholipka, jest ten duszek. Mam cię stąd zabrać, tak? Tylko powiedz mi jeszcze jak. Dobra. Otworzę ci drzwi. Albo wyważę drzwi, jak to woli. Tylko problem jest w tym, że tutaj jest masa tych istot. Muszę znaleźć Rayana. Czyżby tutaj? Nie sądzę, żebyśmy trafili za pierwszym Ryan, razem. Ryan, jesteś tu? Rozwal je. Okej. Jak każesz. Jest. Nic nie jest. A jak myślisz? Stawaj. Możesz chodzić? Tak, tak mogę. Okay.
Zaczekaj na mnie w łodzi. Jak nie wrócę za kwadrans, płyń beze mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jordi. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Chcesz, żeby panoszyły się takie istoty po naszym świecie? Których nikt nie widzi, których nikt nie może okiełznać? Jak walczyć z czymś, czego się nie widzi? Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchań. Sala przesłuchań, sala przesłuchań. Tylko mi powiedz, gdzie jest sala przesłuchań? Tu jest zbrojownia. Sala przesłuchania. Ty myślisz, że ja wiem, gdzie jest... Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchań. Aha! Tamta jest sala przesłuchań jednak. Dobra. Spokojnie. Łoż ty! Załatw tego bydlaka, Aiden. Teraz już nie będziesz taki mocny, co, kolego? Tutaj się dzieją rzeczy, których ty nie pojmiesz, mięśniaku. Nie ma opcji. Dobra, ładunki. Tutaj. Czy to są jakieś specjalne ładunki, które pozwolą mi rozwalić tą szczelinę, czy... po prostu coś, co można zdetonować? O, fuck. Czy ja przed tymi istotami muszę się chować? I one dolatują stamtąd. Ja. Dalej wylatuję. Jest. Jest chyba główna sala. Tylko jak tam dojść? Chyba, że to jest w ogóle pod wodą. Całe. Jak ja mam tam umieścić ładunki? Chyba trzeba się zanurzyć i trochę zmoczyć. No nic. Jest. Strój. Jaki kombinezon. No i szafa gra. Powiedz mi jeszcze, gdzie ty masz te swoje ładunki? A masz. Nie sądzę, żeby one działały pod wodą. No, ale zobaczymy. Tutaj jest ciemno, jak jesteś na takiej głębokości? Tak. Ja chciałbym tylko wiedzieć, czy Aiden potrafi pływać. Mam nadzieję, że tak. Można sobie swobodnie tutaj chodzić po dnie. Ten skafander jest tak ciężki. Albo chodzimy po jakiejś płycie, która nas przyciąga. No nic, na razie te istoty dają nam spokój. Nie zaczepiają nas i niech tak pozostanie do samego końca. Ale coś mi się zdaje, że chcąc zamknąć szczelinę, będą trochę zaniepokojone. I lekko obrażone. Szczelina. Teraz mi do jasnej cholery powiedzcie, jak ja mam to gówno zamknąć. Dobra, chyba trzeba obejść to dalej. Oho, zgubiłem miejscówkę. Gdzie ja mam iść? Tędy? Dobra, tutaj mamy jakieś takie dziwne generatory, które chyba zasilają tą szczelinę.
takie zielone coś. Jakbym zgadł. Jeden rozstawiony. Mam nadzieję, że... Boże. Mam nadzieję, że nikt się o to nie przyczepi. Zaraz, ten jest o... oklejony. Dobra, lecimy do kolejnego. Tylko trzy? Teraz się przekonamy. Kolejny. 3 minuty? A masz jakiś... zegarek? Albo telefon komórkowy, żeby to uzbroić? Czy to od tego momentu, jak zakładasz, jest 3 minuty? Nie sądzę, w końcu 3 powinny być zsynchronizowane. I wybuchnąć w jednym momencie. Na własną rękę? Mhm, na własną rękę. Dobra. Trzeba by było się pospieszyć. Przynajmniej znalazłem drogę w tej ciemności. Spokojnie, spokojnie, koledzy. Boże. Chyba tatuś przyjechał. Spadaj, 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 mała! Co jest? Czekaj, czekaj! Boże, co stamtąd znowu wylazło? Mała, do góry, dajesz, dajesz. Nie, udało się. Miałem jakieś dziwne bóle w plecach. Tylko pamiętaj, że masz 3 minuty, zanim to dupnie. Zabiorę cię ze sobą. Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata! Zniewesone! Przez ciebie, ty głupia amerykańska suko! O, nie dam się żółtkowi. Lata pracy! No marne! Aiden, mógłbyś pomóc? Będę wdzięczny. Ty frajerze. A wy nie wiecie, z czym macie do czynienia. Właśnie to pływa za oknem. Jakbyś był ślepy. Nie! O Boże! No, nie w tą stronę. Myślałem, że trzeba się uchylić do tyłu. Do zobaczenia. Po drugiej stronie. No, musiał wnerwić nie tylko nas. O, fuck! To się przedostaje tutaj! Ja pierdziele! Spadamy, spadamy, spadamy. Brawo. Nie sądzę, byśmy mieli dużo opcji. No nie! Nie sądzę, żebyśmy mieli dużo opcji do ucieczki. Jest chyba tylko jedna droga do tego całego hangaru. O! Mhm.
Ja się już pogubiłem. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Coś mi się zdaje, że zaraz Ryan popłynie bez ciebie, jeżeli cię posłuchał, oczywiście. A mam nadzieję, że cię nie posłuchał. Jest. Nie! Biegnij, dziewczyno! Popłynął. Kurwa, Ryan! Gdzie ty jesteś? Naprawdę? Chcesz mi powiedzieć, że on popłynął? I nie czekał? Dobra, jest. Siadaj, 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 moła. Myślałaś, że cię zostawię, ha? Wymierzone co do sekundy, co? Teraz chyba trzeba uciec temu potworowi, bo nie wiem, czy go wsysnęło, czy nie. No, może niekoniecznie, ale to jest chyba fala jakaś uderzeniowa. Ja się na tym nie znam! Ale uszkodziłaś silniki! Dali mi coś poprzełączać. To nie my! Radzę się wynurzyć. Może damy radę wypłynąć. Tak. Zajebiste. No, lepiej chyba się wynurzać niż iść na dno, co? No i czego tu brakuje? Aha. Wypłynąć w sensie tak, o. Myśl, Boże, ja coś mi się zdaje, że to jest dosyć zimna woda. A tamten gość kurna w koszulce bez rękawków. Nie pomyśleliście, co jest na samej górze? Minus 40. Dajesz, mała. Dajesz. To jest ta wioska. Czyli wypłynęliśmy zaraz obok. Kurwa, nie znoszę zimna. Wciąż się gniewasz? Nie. Bo jest mi zbyt zimno. Nie czas na żarty, co prawda, ale... Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale... Kocham cię, Jody. W innych okolicznościach byłabym wzruszona. Chciałem, żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Tak. W końcu odważył się to powiedzieć. Co? Ty też mnie kochasz? Tak. Tak, kocham cię, Ryan. Super. Tylko chyba się z tym za bardzo nie nacieszycie. Odpływają razem.
ktoś przyjechał, ale czy nie będzie za późno? To nasi. Tam! To oni!